Początek tego roku był bardzo dobry dla cukru, natomiast ostatnie tygodnie przynoszą już spadki. W tym momencie cena cukru na światowych rynkach wynosi 12 centów za 1 funta, natomiast w przypadku Unii Europejskiej cena cukru jest bardzo niska i wynosi 320 euro za 1 tonę. Wzrost cen cukru był pochodną tego, co działo się w Brazylii. W Brazylii mieliśmy do czynienia ze wzrostem popytu na etanol, który zastępuje benzynę w momencie, kiedy mamy do czynienia z wysoką ceną ropy naftowej, a cena ropy naftowej odbija nam od końca zeszłego roku. Natomiast cena etanolu wzrosła już do takiego momentu, że prawdopodobnie skończy się bardzo wysoki popyt na etanol i powróci do nieco tańszej ropy naftowej, wobec czego producenci prawdopodobnie znowu zaczną produkować więcej cukru. Warto wspomnieć, że Indie prawdopodobnie staną się nowym liderem pod względem produkcji cukru ze względu na dofinansowanie do produkcji oraz do eksportu dla lokalnych farmerów. Z kolei w Unii Europejskiej oczekiwany jest minimalny spadek produkcji poniżej 20 milionów ton. Natomiast warto wspomnieć o tym, że ostatnie 3 sezony przyniosły dosyć wyraźny wzrost produkcji tego surowca, co doprowadziło do globalnej nadpodaży oraz presji na to, że cukier będzie tani i prawdopodobnie pozostanie w najbliższych kilku miesiącach.